W tym roku Urząd Skarbowy w Pabianicach stawia na elektroniczne przyjęcia PIT-ów. W wersji papierowej rozliczenie można jedynie składać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pabianicach na ulicy Zamkowej 26. Chcemy w ten sposób zmobilizować Państwa do odchodzenia od tradycyjnej papierowej formy rozliczeń na rzecz prostej, łatwej i bezpiecznej formy elektronicznej. Decyzją naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach w zamiejscowych punktach przyjmowania zeznań rocznych istnieje możliwość rozliczenia się w formie elektronicznej. W Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim można pobierać druki PIT oraz rozliczać się elektronicznie podczas dyżurów pracowników Urzędu Skarbowego. Dyżury rozpoczynają się już od 25 stycznia bieżącego roku, co ma ułatwić składanie popularnego PIT-u 28. W roku 2017 odbędzie się w Konstantynowie Łódzkim 5 spotkań z pracownikami Urzędu Skarbowego w Pabianicach, którzy będą pomagać Państwu w składaniu zeznań drogą elektroniczną. Pierwsze spotkanie odbędzie się 25 stycznia. Będzie ono dedykowane szczególnie osobom, które chciałyby złożyć PIT 28. Kolejne spotkania odbędą się w dniach 8 lutego, 22 i 29 marca oraz 5 kwietnia. Wszystkie spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim w godzinach od 8 do 15. Aby złożyć zeznanie drogą elektroniczną, wystarczy przygotować dane do wypełnienia zeznania za rok 2016 oraz znać kwotę przychodu z zeznania za rok 2015, która wraz z danymi osobowymi posłuży do autoryzacji wysyłki drogą elektroniczną. Zeznanie podatkowe samodzielnie, elektronicznie będzie można złożyć także w Bibliotece Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, gdzie dla mieszkańców zostaną przygotowane komputery ze specjalnym oprogramowaniem i tam do końca kwietnia 2017 roku będzie można samodzielnie złożyć zeznanie w formie elektronicznej. Stanowisko do samodzielnego składania zeznań drogą elektroniczną znajduje się także w Centrum Obsługi Urzędu Skarbowego w Pabianicach, gdzie serdecznie Państwa zapraszam.